Nie wiem, czy tutaj da się, wiesz, tak powiedzieć, to bardziej niż to. I to jest też bardziej pytanie do konkretnych aktorów, co ich bardziej otwiera. I zawsze to jest dla mnie ostatecznie istotne. To znaczy nie, metoda jest wtórna wobec efektu. Metoda jest tylko zbiorem narzędzi, który w pewnych okolicznościach i z pewnymi osobami się sprawdza, ale kiedy trafia się w obsadzie aktor, który nie potrafi albo nie chce z jakiegoś powodu w taki sposób pracować, to co mam zrobić? Zwolnić go z obsady? Mogę to zrobić. Ale po co go wziąłem w takim razie do tej obsady? Tak? Więc jeżeli wziąłem go z jakimś przekonaniem, że że jego osobowość i wszystko, co ze sobą niesie, może być dla spektaklu przydatne, wówczas ważniejsze niż metoda jest to, żeby to z nim się spotkać i z nim porozmawiać i sprawić, żeby on na swój sposób, ze swoim widzeniem, ze swoimi ograniczeniami, ze swoją też jakąś wolnością, w taki sposób został zaangażowany w proces, żeby jakoś był kompatybilny z pozostałymi, a jednocześnie dał to, co może dać. Myślę, że w tak zwanej metodzie pracy nad spektaklem ostatecznie najważniejsze jest to, żeby wystarczająco otworzyć wyobraźnię i wagę tego, czym się zajmujemy, żeby widz mógł żeby stworzyć dla widza jak największą ilość zaczepów, na które będzie mógł się załapać. Więc w gruncie rzeczy jakakolwiek metoda ostatecznie wydaje mi się ukierunkowana na widza. Że to widz jest adresatem metody pracy, a nie aktor. Bo to widz jest w tym wszystkim najważniejszy. A nasza przygoda w sali prób, czy poza nią, w trakcie procesu twórczego, jest źródłem radości i takiej inspiracji i jakiegoś bogactwa, którego cząstka będzie widoczna gołym okiem. I wierzę, że którego wielka, niewidoczna masa będzie wyczuwalna spod powierzchni tego, co widać na wierzchu spektaklu. Ale czy tak jest? Wierzę, że tak jest. Wierzę, że widz. Wczoraj była z nami na próbie
choreografka Aneta Jankowska, która, na którą mam, której mam wrażenie, że 10 ostatnich lat szukałem, która pracuje z aktorem w takim, powiedzmy, że procesie śniącego ciała. Ten proces jest ukierunkowany na postać, a nie na aktora, aczkolwiek oczywiście czerpie też z samego aktora. I ona powiedziała coś takiego, że po 10 latach pracy w teatrze i z tej perspektywy właśnie procesowej, na którą jest bardzo uwrażliwiona, że ona nauczyła się już widzieć jaki proces doprowadził do tego rezultatu, który widzi przed sobą. I myślę, że to jest trafne, że tak jest, że dużo widać. Ale dla tak zwanego zwykłego widza, jakby oczom zwykłego widza to i tak umyka. Tylko jest pytanie, czy umyka też jego duszy, czy umyka jego intuicji, czy umyka tym zdolnościom, które w sobie mamy, które są poza świadomością, poza świadomą recepcją czegoś tam. I myślę sobie, że tej części nas nic nie umyka, tylko nie jesteśmy czasami świadomi tego, że nie umknęło. Więc cały proces, który tworzę, jest tworzony z taką, w sumie, nie wiem, z wiarą w widza. Znaczy z wiarą, że ta jakaś niesamowita kreatywność aktorów i ich wysiłek i światy, które stworzyli, no, że tworzą więź pomiędzy tą stroną rampy i tamtą stroną rampy, której w naszych spektaklach właściwie nie ma, ale...